Witajcie moi drodzy ponownie w pomorskim, krainie pięciu żywiołów, krainie, która czerpie to co dobre z morza, z jeziora, z powietrza, lasu i łąki. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić Marka i Katarzynę, czyli tych, którzy potrafią ujarzmić jezioro. I wcale nie będzie mowy o żeglarstwie, ale zwiedzimy Kaszuby Południowe, bo tutaj się właśnie znajdujemy, od kuchni. Zaraz wszystko się wyjaśni. Chciałbym jednak zaznaczyć, że znajdujemy się w miejscu niezwykłym. Jeżeli wydaje Wam się, że w Pomorskie można jechać tylko nad Morze Bałtyckie, to przyjedźcie tutaj, na Kaszuby Południowe, do Wdzyckiego Parku Krajobrazowego, bowiem to, co za mną widzicie, nazywane jest Kaszubskim Morzem. W Pomorskim mamy dwa morza. Dostałem, moi drodzy, sygnał, że jeżeli chodzi o smaki regionu, to najlepiej udać się na Półwysep Lipa, bo tam nie tylko na miejscu, ale co ważne, do domu zabrać można. A chyba każdy chciałby troszkę tak po wakacjach, po wyjeździe, po zwiedzaniu przedłużyć tę radochę, przedłużyć tę przyjemność. Przede mną Katarzyna. Jeżeli tu przyjedziecie i dobrze poszukacie we Wdzyckim Parku Krajobrazowym albo na jego obrzeżach, to Katarzynę jak spotkacie, pytajcie. A ja Wam troszkę naświetlę, o co pytać. Katarzyno, przygotowałaś cały obiad, gotowałaś całą wieczór. Całą noc. Naprawdę? Tak. Kaszubskie Smaki to firma, którą prowadzisz wspólnie z? Z mężem Markiem. I od ilu lat? Sama firma Smaki Kaszub jest całkiem nowa, bo to jakieś 2 lata. A jaka była idea właśnie powstania? Co Wy chcieliście zrobić? Skąd się zrodził pomysł, żeby zamykać? Bo to mam wrażenie, zaraz to wyjaśnisz wszystkim, są tradycyjne dosyć potrawy kaszubskie. Tak. Głównie mamy potrawy kaszubskie lub z naszych lokalnych kaszubskich produktów, ale mamy też w swojej ofercie dania takie tradycyjne typu żurek czy zrazy, ale też z dodatkiem naszych kaszubskich na przykład grzybów, podgrzybków. Pięknie to się rozwija. Rozwijacie się dosyć szybko, co znaczy, że my jako konsumenci, my jako turyści, my jako, mówię o sobie, żeby się nikt nie obraził, mieszczuchy dzisiaj, wychowane na wsi. Czyli, jakżeż mi blisko, słoiki. Ja jestem klasycznym słoikiem, tęsknimy za słoikami i chcemy ich coraz więcej. Dokładnie. Chcemy tego smaku, tradycyjnego, lokalnego i co powiedziałaś, co mnie bardzo cieszy, co mnie tu przywiodło, opartego o lokalny produkt, a Wy jesteście temu wierni. Tak, dokładnie. Tu mamy też nawet przykład ryb z naszych lokalnych jezior i rzek. Sielawka i pstrąg. Tak, sielawka i pstrąg. Mamy też tam w słoiczku węgorza, już go tutaj zamknęliśmy, tak. W przyjemnej galaretce. W przyjemnej galaretce. No i oczywiście ulubiony przez wszystkich sos kurkowy. Ulubiony przez wszystkich? Tak, to jest taki hit. Czyli jeżeli ktoś przyjedzie do Was tutaj, tak, to powinien zacząć od sosu kurkowego. Powinien zacząć od sandacza z sosem kurkowym. Sandacza z sosem kurkowym. Jezioro Wdzyckie za nami. Aha, jeżeli moi drodzy macie poczucie, że obraz trochę faluje, to nie dlatego, że kolega operator dzisiaj w słabszej formie jest, Piotruś, ale dlatego, że Kasia poprosiła mnie, żebyśmy nakręcili tę rozmowę tutaj, na tym pomoście, który naturalnie się unosi na wodzie albo nie jest stabilnie przymocowany do podłoża, nie wiem. Pływający pomost. To jest pływający pomost, ale dlatego, ja nie wiem, czy ty tu czerpiesz inspirację, końcówka Jeziora Wdzyckiego, moi drodzy, zatoka, na której to jezioro z tej strony się kończy, ale przypominam, najdłuższe, jedno z największych jezior w Pomorskim, nazywane przecież Morzem Kaszubskim. Dokładnie. Albo Wielką Wodą. I jeszcze o tych dostawcach powiedzmy, bo mamy rzeczywiście tylko ryby na stole, ale chciałbym się upewnić, żeby wszyscy dobrze to zrozumieli i usłyszeli, że te kurki, ten dzik, ta golonka, ten zylc, który jest zrobiony też z wieprzowinki, ten węgorz, to wszystko. Dokładnie, nawet wszystkie jest od warzywa. Lokalnych dostawców. I warzywa też. Też oczywiście, wszystko jest od lokalnych dostawców. Mamy no, doskonałych dostawców w okolicy, więc nie ma co szukać dalej. Pomorskie słoikiem stoi. Od dzisiaj dla mnie, przynajmniej mam nadzieję, że dla Was też. Ja tylko muszę zaznaczyć, wyjaśnić, dlaczego się tu znaleźliśmy. Znaleźliśmy się z Markiem dlatego, że zabrał mnie na romantyczny spacer na najdalej wysunięty na wschodnim brzegu Jeziora Wdzyckiego
cypel, chociaż to jest chyba bardziej cypelek. Muszę Wam zdradzić, a w zasadzie Ty, Marku, musisz opowiedzieć, gdzie dokładnie się znajdujemy, jakby ktoś chciał tutaj do Was przyjechać. Czego szukać? Nazwy? No bo Jezioro Rudzyckie jest duże. Tak, Jezioro Rudzyckie jest duże, a my to Półwysep Lipa, więc jeśli szukasz wypoczynku, jeśli szukasz fajnego miejsca dla rodziny, dla siebie, dla jakiejś aktywności, no to chyba trzeba poszukać właśnie Półwyspu Lipa. U Was jest co robić, to miejsce magiczne, bo nie tylko można rzeczywiście wypocząć, chłonąć się naturę, ale też aktywnie działać. Tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że u nas można znaleźć wszystko, co pomoże właśnie w odpoczynku i da relaks. Więc mamy i wodę, mamy i las. Dobre jedzenie. Ty to wiesz pewnie, ja to muszę podkreślić jako kucharz, że oparte jest, pewnie wy też to wiecie, ale oparte jest o dobry produkt. I teraz uważaj, a bogactwo jezior i lasu tutaj w Pomorskim jest szerokie i nieograniczone. I wy też z tego korzystacie, bo bazujecie, popraw mnie jeżeli się mylę, ale pamiętaj, że wszyscy słuchają, korzystacie z lokalnych, tylko lokalnych produktów. Tak jest, staramy się korzystać tylko z lokalnych produktów. A wynika to z tego, że mamy u siebie najlepsze produkty, one są blisko, one są świeże. Dodatkowo no, ludzie też tego chcą, tak? Więc to, że ta ryba, którą dzisiaj kosztowałeś, była złowiona dzisiaj rano, no, daje dodatkową wartość, a nam też pozwala się bardziej utożsamić i z tym produktem, który robimy, i też z tym miejscem. No, najprostszy przekaz, no, kąpałeś się w tym jeziorze, spędziłeś tutaj miło czas, jadłeś w restauracji, potem masz to wspomnienie, to wszystko się fajnie łączy. Słuchajcie, jeżeli z jakichś powodów chcecie doświadczyć, to po prostu przyjedźcie, sami wyrobicie sobie zdanie, bo no, nikt Wam nie może tyle dać, co my obiecać nawet we dwóch. My możemy dużo obiecywać, ale nigdy tego nie doświadczycie, jak tutaj na Półwysep Lipa nie przyjedziecie, nie spróbujecie, te smaki Kaszub wreszcie zabierzecie ze sobą. No i to jest, kochani, miejsce kolejne, które powinniście odwiedzić, gdzie tradycja, historia spotyka się z nowoczesnością, współczesnością. Mateusz jest tego najlepszym przykładem. Jesteś tutaj od początku, a kamienica jest od roku... 1875 roku. Żeby było jasne, od początku istnienia restauracji, w której jesteśmy. Restauracji dosyć charakterystycznej i nietuzinkowej, bo mieszczącej się w wyjątkowym budynku. Budynku, który przetrwał wiele. Przetrwał wiele, tak. Przetrwał jako jeden z niewielu II wojnę światową w marcu 1945 roku, gdzie było bombardowanie Armii Czerwonej. Mhm. I jest on naprawdę wpisany w rejestr zabytków gdańskim. No dobra, no to teraz mnie tutaj przywiodły opinie, mnie tutaj przywiodły recenzje innych gości, przywiodły też recenzje znajomych, którzy bardzo nobliwie się wypowiadają, więc dowiedzmy się, po co tutaj przyjechać, na jakie danie, co jest takim daniem, którym ty się chcesz, jakie danie jest takim daniem, którym chciałbyś się pochwalić, że chciałbyś każdemu dać, jak jest tu pierwszy raz, żeby się zaczarował, żeby się zaraził, żebyś tutaj za każdym razem chciał wrócić. Znaczy, jako szef kuchni staram się jakby, żeby każde danie było dopieszczone, tak? To, ja też to rozumiem, tak, ale to jest bardzo dyplomatyczna odpowiedź. Tak, ale no, kluczowym daniem to tak naprawdę myślę, że dobre opinie są na bisk z raków, tak? I tutaj jakby połączyłem te smaki kuchni kaszubskiej, jak i również kuchni starogdańskiej, gdzie była odsłona kalafiora w sosie rakowym, a natomiast zupa rakowa była dosyć prostą zupą. I tutaj tak samo duży ukłon jest na pulpety z sandacza i z szyjek rakowych. Także tutaj są jakby ryba słodkowodna połączona z rakiem, z koprem. Ale tutaj, tak jak mówię, kwestia łamania przepisów, co też lubię, to podkręcam zupę mlekiem kokosowym i trawą cytrynową z kefirem. Super.
jak mówiłem, naturalne składniki, produkt regionalny, przede wszystkim jak są dobre składniki, to zupa sama siebie broni. Także to jest jakby dosyć istotnym elementem naszego menu. Przepis cudnie złamany. Naprawdę bardzo to dobrze smakuje. A jak dla Ciebie są ważne lokalne produkty? Wiesz, bo dzisiaj to jest też trend, o którym wszyscy my mówimy, my kucharze. Pomorskie też słynie z doskonałych produktów. Ty lubisz, używasz, często sięgasz, inspirujesz się przepisami, to już wiemy, że tak. Dla mnie bardzo istotne są produkty lokalne, tak? Tylko nie zawsze można je w jakiś super sposób podać, dlatego bardzo często łamię te przepisy pod kątem smaku i mi się wydaje, że to się udaje, tak? Kochani, te dwa nagie widelce zwiastują posiłek. I to najbardziej lubię. Jeden widelec dla Mateusza, który tak właśnie odpoczywa. Jeżeli zastanawiacie się, jak odpoczywają szefowie kuchni, gdzie szukają inspiracji albo w jakich okolicznościach przyrody, to właśnie to są okoliczności przyrody. Mateusz siedzący przed restauracją na krzesełku pozdrawia jednego pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. No i przygotował mi też danie, które być może powstało tutaj właśnie, w jego głowie. Co tutaj mamy, Mateusz? No jak mówimy, to jest danie nasze restauracyjne z możliwością, z pomysłem, która była po pandemii, że dania, które będą tu share. Możemy się dzielić? Możemy się dzielić, o to chodzi, to jest taki zamiar. I co jest ważne, no wykorzystanie produktu lokalnego. Mamy tutaj ten kaszubski ser pijana koza, jak i również żurawinę kaszubską. Połączona to w marynowanej troci w zakwasie buraczanym. I to jest dosyć ciekawe. Troć w zakwasie buraczanym, ser pijana koza? Tak. A ja znam pijaną kozę. Myślę, że doskonale. Proszę, czy jesteś w stanie to pokazać bliziutko. Pierożki, które trzeba zamoczyć w sosie. Rybka, którą już tutaj niestety zdewastowałem, ale dosyć przyjemnie jeszcze wygląda, a na pewno doskonale smakuje. Delikatna i soczysta, do tego salsa i pijana koza. I tatarek. Tatarek. Klasyka? Klasyka. Powiedzmy, że ten danie też jak również zmienia odsłony w naszym menu, ale jednak zawsze się pojawia. Kochani, reasumując, warto przyjechać na zupę. W środku jest absolutnie przepięknie, muzyka na żywo, wszystko się zgadza. Ale moim zdaniem, jeżeli kiedyś będziecie mieli okazję, zapytajcie o Mateusza, bo może Wam pozwoli usiąść na takim krześle przed kamienicą, by ją podziwiać. Kamienicą, jakich mało w Gdańsku. Kamienicą, która jest piękna i która łączy tradycję ze współczesnością. Nie, ty jesteś współczesny. No, jestem współczesny, ale patrzę w przyszłość. Ale patrzysz w przyszłość. A przyszłość wygląda pięknie. Tak. Dziel się, bo to jest do dzielenia, przypominam. Moje ulubione danie jednak to troć. Tak? Ale ona jest naprawdę dobrze zrobiona. Pięknie. Zwiedzając Pomorskie, moi drodzy, kolejny przystanek. Znowu jesteśmy w Sopocie na zaproszenie Roberta Oleksego, szefa kuchni i mojego kolegi. I muszę powiedzieć, że znowu jest ładnie. Karol, ale ja pokażę Ci miejsce, które jeszcze jest ładniejsze. Może być jeszcze ładniej? Tak, i nie zawiodę Cię. Zapraszam. Idziemy. Tak, kochani, można między innymi zażywać kąpieli krajobrazowych w Pomorskim. Wystarczy patrzeć i się karmić tym widokiem. Ale nie samym widokiem człowiek żyje. Karmić się trzeba też fizycznie. Robert Oleksy, szef kuchni hotelu Marriott, który też zawiaduje restauracją Mera Brasserie, zaprosił mnie tutaj, by to zobaczyć i czegoś wyjątkowego skosztować. I tutaj serwujesz jedną z tych potraw, na którą ja przyjechałem. Uwaga! Potrawa rodem z Jeziora Wdzyckiego, bo w Jeziorze Wdzyckim jest największa populacja ze wszystkich w Polsce troci jeziorowej, zwanej inaczej trocią wdzycką. I tutaj chciałbym tej troci spróbować. To też bardzo lubię i chyba najbardziej lubię, żeby inspirować się lokalnością, inspirować się tradycją, ale tworzyć z tego zupełnie nowe dania, żeby się nie zamykać, żeby cały czas być otwartym trochę na świat i tworzyć dania, które cieszą i oko,
i podniebienia. A to jest... Co ty tam jeszcze wylewasz? Ja tutaj, wiesz. Opowiedz wszystkim. Rokietnik też mus? Mus z rokietnika, oliwa? Jak najbardziej. Ostra oliwa chili. Finito? Finito, do tego dodam troszkę odrobinę soli. O właśnie, teraz się pojawia dopiero sól. I jedna rzecz, moi drodzy, jeżeli z jakichś powodów chcielibyście poczuć to, co ja, ten słodki marynowany rokitnik, znaczy słodki, on jest słodko-kwaśny, z tą zamarynowaną wydzycką trocią, rodem z jeziora, to musicie przyjechać tutaj. Zapraszamy. Szukajcie takiego pocztówkowego widoku. Jak go znajdziecie, to znajdziecie tam Roberta i na pewno to danie. Warto też popytać, poszukać. Jedna z tych rzeczy, która niewątpliwie wszystkich nas powinna cieszyć, że są takie miejsca, które naprawdę warto odwiedzić. No i co, powiedz, myślisz, że ta lokalność dzisiaj jest w cenie? Macie gości dosyć wymagających w hotelu, w restauracji, tak, do naszego hotelu przyjeżdżają goście z całego świata i każdy z tych gości chce spróbować lokalnych potraw. Tak? Tak. Pytają? Pytają, ale też mamy hamburgera w karcie. Nie, no jasne. Najbardziej... Ja nie jestem ortodoksem, ja nie jestem zafiksowany tylko na lokalność, ale tego hamburgera też można przygotować z lokalnych produktów. Ale wydaje mi się, że taką kartą przetargową jednak jest to, co tutaj prawdziwe. Tak, jak najbardziej. Bazujemy tutaj na rybach i na świeżych rybach. Mm. To jest bardzo dobre. Bardzo dobre, smakuje się? Bardzo smakuje. Bardzo się cieszę. Ten rokitnik w połączeniu z trocią to jest coś, co zapamiętam na długo. Tak, naprawdę zapamiętam to na długo. Zapraszamy. Przyjedźcie, spróbujcie. Zresztą... Co ja będę was namawiał? Popatrzcie. Czego można chcieć więcej? Jest słoneczko, błękit po horyzont. Wszystko jaka jest, co najlepsze. Czy ta temperatura jest tożsama z tą temperaturą tam niżej? U nas jest cieplej. I bardzo dobrze. Witajcie, moi drodzy, witajcie po raz kolejny w Pomorskim, czyli krainie pięciu żywiołów. Krainie, która czerpie to, co najlepsze z morza, z jeziora, lasu, łąki i z powietrza. Dzisiaj skupimy się na jeziorze. Jesteśmy w sąsiedztwie Parku Narodowego Bory Tucholskie. Znajdujemy się na jeziorze Charzykowskim i bezkresnymi wodami tegoże długiego jeziora zmierzam w kierunku restauracji, w której szefuje mój kolega Maciej. Restauracja nazywa się Las i Woda, a znajduje się w hotelu Notera. Chciałbym, żebyście poznali Maćka i chciałbym, żebyście poznali filozofię tego hotelu. Eko-hotel. Czy tak można, czy tak się da? Wszystko wam opowiem, a wy zdecydujecie sami, czy w to wierzyć trzeba. O właśnie, za nami hotel Notera i tam gdzieś jest Maciej z sandaczem. Muszę zaznaczyć, że to jeden z najlepszych sandaczy, jakie jadłem w życiu. Teraz więc czas przedstawić szefa kuchni, Maciej Hipler. Szefuje restauracji Las i Woda, ale jesteś jeszcze szefem kuchni w całym hotelu. Zgadza się? Tak, zgadza się. Macieja poznałem już jakiś czas temu i to niewątpliwie człowiek, który naturę, lokalność ma we krwi, albo przywiązuje do niej dużą wagę. Jak jest? No i mam we krwi, bo jestem stąd, pochodzę stąd, ale też przywiązuję wielką wagę i lubię lokalne produkty wyszukiwać, smaczki. Jaki jest szlagier twój w kuchni? Co najlepiej, co ci się sprzedawało do tej pory? Inspirowane kuchnią lokalną. Być może będzie to jakiś banał. Tym bardziej powiedz, bo... Wydaje mi się, że z tabelek wynika, że kaczka, ale też sandacz jest naszym tutaj faworytem. No, ludzie szukają nad jeziorem ryby no i przede wszystkim. Jest to niewątpliwie danie, na które warto tutaj przyjechać, bo ten sandacz raz, że słusznych rozmiarów, przesoczysty w środku, doskonałe pire, no i to papardele chyba, tak mógłbym powiedzieć, przesadnych nawet rozmiarów, ale
bardzo przyjemne z buraczka, skropione octem śliwkowym albo śliwkowym, a ja sobie jeszcze tym drugim skropię. To jest coś, na co chyba obydwaj z Maciejem powinniśmy Was tutaj zaprosić. Zapraszasz? No oczywiście, zapraszam codziennie. A ten sandacz będzie na stałe? Będzie, on jest na stałe. I nigdy się nie zmieni? Zmienia się. Zmieniają się dodatki, sandacz zostaje. Dodatki zmieniają się zależnie od sezonu i moich fantazji. No to po prostu trzeba przyjechać i sprawdzać co jakiś czas. Tak będzie najlepiej. Macieju, to jest absolutnie, znaczy zresztą jak zwykle, doskonałe. Od razu, moi drodzy, zaznaczam, że nie jest to moja pierwsza wizyta w hotelu Notera. Tutaj w Haszykowych już byłem i historię poznałem, ale dlatego też chciałem Was tutaj zaprosić, żebyście Wy poznali, bo jest to obiekt niezwykły. Ze mną pani Aneta Zalewska, dyrektor tegoż obiektu. Dla mnie już Aneta, więc możemy zwracać tak, się po imieniu. Z przyjemnością. Aneto, wyjaśnijmy, bo to jest hotel, który możemy chyba określić jednym zdaniem albo słowem eko. Zgadza tak. się? Zgadza na czym się. Polega ekologiczny charakter Waszego obiektu? No bo nam kojarzy się hotel jednak z obiektem, który generuje mnóstwo rzeczy niepotrzebnych środowisku albo zagrażających środowisku. Wy staracie się to co? Minimalizować? Minimalizować. Żaden hotel nie jest w stanie działać tak, żeby w żadnym stopniu nie szkodzić środowisku. Tak. My przygotowaliśmy się na etapie i koncepcji, i otwarcia, żeby zrobić wszystko, aby nasza emisja była jak najmniejsza, aby nasze odpady były jak najmniejsze i cały czas staramy się to rozwijać. To sąsiedztwo Borów Tucholskich niejako determinuje taki, a nie inny charakter tego obiektu. Jakbyś tworzył hotel w Zaborskim Parku Krajobrazowym, w otulinie Parku Narodowego Bory Tucholskie, gdzie na tym obszarze jest mnóstwo form ochrony przyrody, na pewno nie postąpiłbyś inaczej. Przejdźmy dalej, bo zaraz wszystko się wyjaśni. Na razie widzicie okazały budynek hotelu, w którym to hotelu znajduje się rzeczona restauracja Las i Woda, w której mój kolega Maciej przygotowuje fantastyczne rzeczy. Musimy uważać na rowery, nie ma rowerów. Nie ma rowerów. Dobrze, ale ta zbiorowa odpowiedzialność jest po to, moi drodzy, żebyście codziennie rano, jak się obudzicie w pokoju w tym hotelu, zerkniecie przez okno, zobaczyli niezmieniony krajobraz, taki, który teraz przed Waszymi oczami się ukazuje. Przepiękne jezioro, które cieszy za każdym razem i cieszą te zachody słońca, pomimo tego, że są lekkie chmurki i tak jest pięknie. Dzisiaj macie naprawdę malutką próbkę tego spektaklu, który tutaj może się odbywać. Także miejsce do wypoczynku dla gości jest naprawdę rewelacyjne, jest cisza, spokój. I bardzo jezioro. Dobrze, że i no, mogę dokończyć tylko jedną ważną rzecz. Tak. Bory Tucholskie tuż obok, gdzie też uczymy jak je eksplorować, nie szkodząc naturze. No jeszcze tylko jedna rundka z widokiem na hotel Notera, ale powolutku trzeba jechać dalej. Dzień się skończył i to był dobry dzień. Ale każdy dobry dzień ma to do siebie, że zwiastuje następny. Oby co najmniej taki sam.